Ze mną prezes klubu Górnika Konin, Mateusz Michalski. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, witam. No i dzisiaj podsumujemy sobie tą rundę jesienną, która już za nami. 25 listopada Górnik zagrał swój ostatni mecz. Niestety porażka, ale dwa poprzednie mecze jeszcze przed tym były naprawdę dobre. Górnik gdzieś tam po tej fali porażek, remisów się podniósł. W końcu pierwsza wygrana, a za chwilę druga. No i to poskutkowało tym, że 3 grudnia pojawiła się informacja, że przedłużyliście kontrakt trenerowi, czyli jest zaufanie. Tak, zaufanie jest. Nie ukrywam, że też duży wpływ na tą decyzję miały punkty zdobyte gdzieś w ostatnich meczach. To znaczy, że efekt jakiejś pracy wykonany przez trenera Suchomskiego był, że ta zmiana nastąpiła, bo wcale nie byli to łatwi rywale, ponieważ oni z nami bezpośrednio walczą o utrzymanie, a nieraz z takimi przeciwnikami gra się trudniej niż z tymi z wyższych rejonów tabeli. Szkoda, że tego ostatniego meczu się nie udało wygrać, bo absolutnie jestem przekonany, chyba nie tylko ja, że był to rywal w naszym zasięgu i z przebiegu meczu gdzieś niekoniecznie musiało się to tak skończyć, tylko raczej remisem. Zresztą jak sam ich trener mówił, że remis braliby w ciemno, przyjechali tutaj po remis. Trochę naszej, nie wiem, może nabrali zbyt dużej pewności siebie chłopacy po tych pewnych zwycięstwach w dwóch pierwszych meczach, gdzie to nie byli wcale łatwi rywale, bo w Daświecie to już jest ograne trzecioligowiec, wiele sezonów w tej trzeciej lidze, gdzieś tam zawsze w czubie tabeli, w tej pierwszej dziesiątce jest centra, też dużo punktów nazbierali. I tak jak mówię, no szkoda, że ten ostatni mecz nie wyszedł nam, ale my zrobiliśmy sobie podsumowanie, tak jak już wcześniej zapowiadałem, spotkaliśmy się jako zarząd, zrobiliśmy sobie podsumowanie, analizę tego, mieliśmy spotkanie z trenerem, trener jakby przedstawił to, co było, ale również plany na przyszłość, jakie ma plany treningowe, jak przygotować zespół, jakie wzmocnienia poczynić, na jakich pozycjach. To nie tylko były słowa jakieś puste, ale też poparte już konkretnymi rozmowami z konkretnymi zawodnikami, którzy mają po nowym roku przyjeżdżać i być sprawdzani i testowani przez trenera i przez klub. Także były to konkrety i to zadecydowało, że zarząd jednogłośnie podjął decyzję o przedłużeniu tej umowy, bo trzeba też pamiętać, że wymagania wobec trenerów w tych trzecich ligach są takie, że nie każdy trener też ma uprawnienia, aby tą trzecią ligę prowadzić i nieraz jak słyszę głosy, że czemu ten nie jest albo ktoś z klubu, no to mnie to śmieszy, bo to jest niewiedza totalna, że u nas w klubie niestety na dzień dzisiejszy nikt, nawet gdybyśmy my chcieli jako zarząd dać komuś szansę, nie ma takich uprawnień, żeby móc poprowadzić tą trzecią ligę. Z trenerem rozmawialiśmy na ten temat, że brakuje osoby, brakuje napastnika tak naprawdę resowego, bo co prawda Dawid Przybyszewski zdobył 6 bramek, ale jednak było to widać na boisku, że było tych sytuacji, możliwości, natomiast zawsze brakowało gdzieś osoby, która wbiegnie, dostawi nogę, coś zrobi. Zresztą brakuje też, mam wrażenie, lidera zespołu. Nie ma takiej osoby trochę starszej, bardziej doświadczonej, no bo trener trenerem, ale w szatni też jest ważny człowiek, który, że tak powiem, ten młodzież, no bo macie dość młody zespół, chyba najstarszy zawodnik 25 lat, z tego co ja pamiętam, który to całe towarzystwo weźmie, że tak powiem... 28. Który całe to towarzystwo weźmie, przytrzyma i wskaże im drogę. Ja powiem tak, napastnika na pewno brakuje takiego typowego egzekutora do rywalizacji. Mamy takiego napastnika, ale niestety on długo przed sezonem leczył kontuzję. Mowa tu o Pawle Błaszczaku. On do tej pory był takim egzekutorem. Trzeba pamiętać, że on na boiskach trzeciej i czwartej ligi strzelił już grubo ponad 100 bramek dla Górnika w oficjalnych meczach. I na pewno gdyby on był w pełni formy, przygotowany i przetrenował ten okres przygotowawczy tak jak reszta, to mielibyśmy z niego większy pożytek i też więcej, przypuszczam, bramek strzelonych i punktów, bo to był właśnie taki typowy egzekutor, który dołożył nogę, może nie jakoś super technicznie, nie przebiegł pół boiska, nie strzelił bramki i nie przedryblował, ale właśnie tam, gdzie trzeba było, to był i zawsze tą głowę bądź nogę
dostawiał. Co do Dawida Przybyszewskiego, to młody zawodnik, który gdzieś tam w końcówce złapał ten wiatr w żagle, odblokował się, strzelił parę tych bramek i dobrze, bo on na pewno przy Pawle, przy jego doświadczeniu sporo się nauczy. Co do, mówię tutaj, na pewno przydałby się jeszcze jeden. Mieliśmy też napastnika Kamila Zielińskiego, ale mu ta runda za bardzo nie wyszła. Nie wiem z jakich powodów, bo w sparingach dobrze się prezentował, przed sezonem również. Gdzieś w poprzednim sezonie też nastrzelał trochę tych bramek, grał zresztą w naszym rywalu trzecioligowym obecnie, Unisolec Kujawski, stamtąd go pozyskaliśmy i nie wiem czemu mu to nie wyszło, no to już nie moja kwestia oceny, tylko trenera, ale przydałby się taki napastnik, który właśnie wzbogacił jeszcze tę rywalizację, twardy, dobrze stojący na nogach, potrafiący przytrzymać piłkę i zachować się też czasem po cwaniacku, bo tego brakowało. Brakowało takiego lidera na boisku, który w momentach, które były ciężkie, stykowe, powinien krzyknąć na drużynę, ustawić tych młodszych trochę do pionu, pokierować nimi na pewno. Dlatego będziemy teraz wzmacniali zespół doświadczonymi zawodnikami, bo tak jak już wielokrotnie mówiłem, młodych, zdolnych to my mamy bardzo wielu, ale na to potrzeba czasu, żeby oni się ograli. I to, że przegrywaliśmy gdzieś tam jedną bramką, czy w końcówkach, to było też dwie rzeczy. Przede wszystkim brakowało sił, tak jak wcześniej mówiłem, a druga sprawa doświadczenia. Brakowało doświadczenia. No ci chłopacy w większości, tak, gdzie powinni, chcieli po prostu iść na wariata, do przodu, dobić rywala. Często się kończyło to tym, że to rywal nas dobijał, czy też doprowadzał do remisu, czy też wygrywał z nami tą jedną bramką. I tu zabrakło doświadczenia. Myślę, że już w drugiej rundzie nawet większość z tych, których tutaj grała i zostanie, tych młodych chłopaków, już będzie się inaczej w pewnych sytuacjach zachowywali, bo to już jednak dla niektórych będzie druga runda, a dla niektórych już drugi sezon właściwie gry w trzeciej lidze i to też inaczej wpłynie. Jak dojdą ci doświadczeni zawodnicy, też oni będą się pewniej czuli, przetrenują solidnie okres przygotowawczy zimowy, byle się tylko uchować od kontuzji. I powinno być dobrze, bo ja cały czas uważam, że nas było spokojnie stać na te minimum 9 punktów więcej niż mamy teraz. No nie tylko dla trenera to była ciężka runda, bo runda była dla zarządu, dla kibiców, dla wszystkich, ale wracając właśnie tutaj dla zarządu, no bo pan jako prezes też w pewnym momencie musiał twardo uderzyć ręką w stół i rzeczywiście takie zdarzenie miało miejsce. Wtedy, pamiętam, było chyba połowa pensji dla piłkarzy. No, była taka dość, po tych tej serii porażek była taka, trzeba było coś zrobić i zarząd również coś w tej kwestii zrobił. I widać było, że to też przyniosło chyba jakieś skutki, oczekiwania, że tak powiem, zostały spełnione. Zarząd na tyle, na ile mógł, to wspierał zespół i trenera, wcześniej też trenera Owczarka. Próbowaliśmy sprawić, żeby drużyna lepiej grała takimi instrumentami, jakimi mogliśmy. Nie chcieliśmy od razu karać, bo wiedzieliśmy, że to jest młody zespół, który uległ przebudowie, który gdzieś tam potrzebuje czasu, żeby się zgrać, ale robiliśmy rzeczy typu podwyższaliśmy premię za dany mecz, żeby zachęcić drużynę do lepszego wyniku w stosunku do tej podstawowej premii, którą mieli. Kiedy były te ciężkie takie momenty już, to też zrobiliśmy z nimi, weszliśmy jako zarząd, całym zarządem do szatni, przeprowadziliśmy rozmowę, zapytaliśmy co i jak, swoim wsparciem, jakby zapewniliśmy o swoim wsparciu, zrobiliśmy również spotkanie, taką wspólną kolację, grilla zrobiliśmy, to już chyba za trenera, nie wiem, czy Szczowczarka, czy Suchomskiego, za Suchomskiego takie spotkanie było, gdzie zapewniliśmy o tym, że jesteśmy z nimi, no ale potem gdzieś weszliśmy do szatni już, gdzie to nie przynosiło efektu, ostrzegliśmy, że może być tak, że po prostu będzie trzeba bardziej takie decyzje radykalne podjąć. No i po meczu z Lechem Poznań, no to już czara goryczy się przelała. My mu jako zarząd musieliśmy zareagować w jakiś sposób, tak, bo my... Przypomnijmy 0 do 5, tak, nie chodzi o to, żeby zarząd się wtrącał trenerowi, ale zarząd musi interesować się tym, co się dzieje w klubie, nie tylko w drużynie seniorów i trzymać rękę na pulsie na tyle, na ile może reagować. Nie zawsze po to, żeby gdzieś medialnie wywołać, bo wiele rzeczy nie wychodzi z klubu i nigdy nie wyjdzie, co my tutaj robimy, bo nie chodzi o to, żeby się chwalić, czy też użalać w mediach, tylko to musi zostać niektóre rzeczy w klubie, w szatni,
pomiędzy zawodnikami i trenerem. No i przyszedł taki moment, że gdzieś po dłuższych rozmowach, naradach, konsultacjach z trenerem, z zarządem, nawet i też z rozmowach moich takich prywatnych z niektórymi tymi bardziej doświadczonymi zawodnikami, starszymi drużynie, podjęliśmy decyzję, że nie zabieramy, a zamrażamy, wstrzymujemy do momentu poprawy nie samej tylko gry i postawy na boisku, w sensie walki, ambicji, wyników, ale również i poza nim, bo były to różne aspekty, nie tylko boiskowe, ale czasem zdarzały się, dochodziły do nas wieści o jakichś pozabojskowych ekscesach niektórych osób, więc to wszystko miało wpływ, że taką decyzję podjęliśmy. Jak widać, przyniosło to efekt, bo w Gryfinie zdobyliśmy punkt, w Szczecinie. Ciekawi mnie i pewnie widzów, którzy nas będą oglądali, jak na to zawodnicy zareagowali. Na te, tak powiem, zamrożenie tych pensji, na te wcześniejsze upomnienia. Wcześniej gdzieś tam zawsze była szczera rozmowa, gdzieś tam między nami na tych wcześniejszych spotkaniach nie było jakichś negatywnych, czy też po prostu było przyjęcie do wiadomości, raczej atmosfera była, wydaje mi się, jest dobra. O dziwo na te zamrożenie premii większość, nie wiem jak gdzieś tam nieoficjalnie, ale oficjalnie z tego co widziałem po reakcji zawodników, no nikt jakby nie sprzeciwił się temu, nie wypowiedział jakichś słów, przyjęli to po prostu z godnością na klatę, nikt nie miał żadnych oficjalnie, bynajmniej z tego co wiem, co do mojej osoby, co do zarządu, bo my tą decyzję całym zarządem ogłosiliśmy, nie miał żadnych, wydaje się, pretensji czy też zastrzeżeń, no bo sami wiedzieli jaka jest sytuacja i jak to wygląda, oni też nie byli z tego do końca zadowoleni jak się prezentują i no, spodziewali się, myślę, tego, że taki moment w końcu kiedyś może nadejść, ale potem przyniosło to pozytywne efekty w postaci, zaczęliśmy tam punktować, gra się poprawiła i dlatego też odwiesiliśmy pod koniec rundy te premie, te stypendia, które zostały jakby przywrócone do poziomu normalnego. Z trenerem bardziej rozmawialiśmy na temat drużyny, bezpośrednio tych wyników. Z prezesem chciałbym jeszcze zapytać bardziej o klub, o kondycję i finansową, i plany rozwoju, bo wiadomo, Górnik Konin to nie jest tylko pierwsza drużyna, to nie jest tylko ta kadra seniorska, to są też młodsze drużyny, są też młodsze kadry, więc to jest, że tak powiem, duża organizacja i tutaj te pytania, czy udało się ustabilizować tą całą sytuację finansową, czy już jest w klubie lepiej, no bo tak jak rozmawialiśmy na początku naszej współpracy, prezes mówił, że no wcześniej bywało to różnie, jeszcze za kadencji poprzedników. Sytuacja w klubie, kiedy przejmowaliśmy klub jako nowy zarząd, no nie była za wesoła, bo gdzieś tam media o tym pisały, każdy wiedział mniej więcej jakimi środkami dysponujemy i wielu mówiło, że z tymi środkami, bo to trzeba brać pod uwagę, tak jak słusznie pan powiedział, że to nie jest tylko drużyna seniorów, ale i cały klub, a ten klub jest największym klubem w Koninie i trzecim klubem w Wielkopolsce, jeżeli chodzi o piłkę nożną, tylko Lech Poznań i Warta Poznań jest od nas większa, także te struktury są rozbudowane, grupy młodzieżowe i przy tym budżecie, który my mieliśmy de facto, to niektórzy twierdzili, że to jest budżet na czwartą ligę, ewentualnie i to wcale nie czołówkę czwartej ligi. Jakoś sobie poradziliśmy. Nie ukrywam, że udało nam się wiele rzeczy załatwić, wiele rzeczy uregulować, wiele zaległości również uregulować. Jeżeli chodzi o zawodników, czy trenerów, czy też pracowników, to nie mamy żadnych zaległości. Inne rzeczy staramy się w miarę możliwości prostować. Rozmawiamy przede wszystkim i staramy się wyjść z tych sytuacji jak najlepiej dla obu stron. Myślę, że ta sytuacja diametralnie zmieni się na lepsze po nowym roku, chociaż i tak wiele się zmieniło, bo pozyskaliśmy naprawdę dużo środków od sponsorów, gdzie prowadziliśmy rozmowy z nimi, gdzie udało się ich wielu w ramach Klubu 100 pozyskać. Także to też wpłynęło na poprawę sytuacji klubu. Jest biednie, ale jest stabilnie, można tak powiedzieć. Nie jesteśmy sparaliżowani jakimiś długami, które by nas, nie wiem, uniemożliwiały działalność. Wyszło parę jeszcze takich niespodzianek, których się nie spodziewaliśmy, bo chociażby, to też wielu ludzi nie wie, proces, który wytoczył nam policjant po rozrubach na meczu Legii Chełmży, gdzie to było już, nie wiem, może z 6 lat temu, jak nie da
dalej i gdzieś tam musieliśmy uiścić opłaty sądowe, z których nas sąd niestety nie zwolnił w bardzo dużej kwocie, bo to nie są małe pieniądze, pozew też przez tego pana nie jest w małej kwocie. I to nam troszkę to rozbiło, ale w grupach młodzieżowych udało się te budżety też dostosować, organizacyjne sprawy, ujednolicić, jakby wprowadzić te składki, aby one nie wypływały poza klub, tylko do klubu. Określiliśmy sobie jasno, jakie mamy pieniądze, jakie mamy potrzeby i też na ile nas stać, więc działaliśmy tutaj jakby w ramach tego, na co nam pozwalały te środki. I gdzieś nie robiliśmy z tego wielkiej tajemnicy, bo my co miesiąc robiliśmy sobie spotkanie zarządu, gdzie ja zdawałem sprawozdanie finansowe, komisja rewizyjna również je dostawała i pan prezydent również je ode mnie dostawał i będzie nadal dostawał, bez względu na to, jaka będzie sytuacja w klubie, czy dobra, czy zła, bo nie mamy nic do ukrycia. Ale jeżeli chodzi organizacyjnie, sportowo, może nie sportowo, bo sportowo to teraz w seniorach kuleje, ale w grupach młodzieżowych są sukcesy i jest to pozytywnie odbierana. Na to też ma wpływ zmiana tej organizacji, która nie była łatwa, bo trzeba było odbyć szereg spotkań z trenerami, z rodzicami, żeby te zmiany przeforsować. Zarząd mnie w tym wspierał jednogłośnie, żeśmy te zmiany przegłosowali. Działają, funkcjonują, ściągalność również tych składek w Młodym Górniku czy wzrosła znacząco, gdzieś z 50 do 95%, dlatego, bo tego pilnujemy i staramy się, żeby to uszczelnić po prostu i też różne renegocjacje umów z naszymi współpracownikami typu przewozy, typu ochrona dały nam pewne oszczędności w budżecie, jak się okazuje, dosyć spore. Także to wszystko pozwoliło nam jednak mimo tego niskiego budżetu przetrwać, nie mieć jakichś większych zobowiązań, nie zadłużyć bardziej klubu niż był zadłużony, a wręcz trochę tych długów pospłacać. I na przyszły rok patrzymy z optymizmem, bo jeżeli będę miał budżet taki do dyspozycji jak w zeszłym roku przynajmniej, to wiem, że sobie poradzimy i na pewno nie czekając już na ten budżet rozpoczęliśmy teraz działania w pozyskiwaniu cały czas nowych sponsorów. Być może jeszcze uda się, że ze dwóch dojdzie, ale i również już rozmowy co do nowych zawodników. Dwóch już właściwie jest, można powiedzieć, załatwionych, dogadanych, zakontraktowanych. Warunki są dogadane, ale nie ma jeszcze okienka transferowego i to wszystko ogłosimy konkretnie co, kto i jak. Po nowym roku, tak jak mówiłem, również przyjadą kolejni zawodnicy, których trener będzie oglądał i testował, bo to trener ma ostateczne zdanie gdzieś tam, kto w drużynie jest przydatny, a kto nie. Tak samo z tymi, którzy będą mieli odejść na zasadzie wypożyczenia, klub wtedy poinformuje najpierw tych zawodników w prywatnych rozmowach z trenerem, kto może ma wolną rękę i klub pomoże również ich wypożyczyć, znaleźć im klub, ale nie niżej niż czwarta liga. To jest warunek jakby. No i na koniec może, panie trenerze, bo zbliża się nowy rok, czego pan jako prezes i jako cały zarząd byście sobie życzyli na ten nowy rok? Na pewno życzylibyśmy sobie utrzymania Górnika w trzeciej lidze. Ja też nie ukrywam, że nie chciałbym co sezon walczyć o utrzymanie, tylko chciałbym gdzieś grać o trochę, ustabilizować i grać trochę o wyższe cele. Gdzieś tą górną połowę tabeli chociaż przynajmniej, a nie co sezon drżeć. Na pewno ustabilizować sytuację w klubie, żeby te prace, które teraz czynimy, bo one od razu nie dadzą wszystkiego efektu, nikt tu nie jest cudotwórcą, ale jeżeli za rok przyniosą już pierwsze efekty, czy większość z tych efektów, to będzie super. I żeby ustabilizować przede wszystkim te sprawy organizacyjne w klubie, ale także również jeżeli chodzi o seniorów sportowe, żeby nie było, że co pół roku musimy zmieniać, nie wiem, 8 zawodników, bo nam odeszli, czy szukać nowego trenera, zwalniać, żeby to było po prostu tak, jak jest gdzieś w innych klubach, żeby trochę więcej tej stabilizacji, tej takiej normalności było i żeby przede wszystkim wyjść wreszcie na prostą, bo te niektóre rzeczy się już ciągną jeszcze od daleko poprzednich zarządów, gdzieś sprzed 8 czy tam 9 lat i żeby po prostu móc pracować w komfortowych warunkach, żeby to wszystko się poukładało i wyglądało tak jak może nie w jakichś najbogatszych klubach, ale w jakichś takich średniakach, chociażby w tej trzeciej lidze. Wtedy będzie nam na pewno łatwiej.
Tego panu prezesie panu życzymy. Naszym gościem był prezes Mateusz Michalski. Dziękuję. Dziękuję również.